przyjaciele moi z YouTube'a, kolejny odgrzewany kotlet, czyli przejazd przez rzekę przed Chattanoogą, ale dzisiaj w takiej panierce indiańskiego wschodzącego słońca. Spójrzcie, jakie to niebo jest czerwone nad tymi górami. Normalnie błysk wokół. Za chwilę ta piękna czerwona poświata odbije się w tafli wody. Prawdopodobnie, o ile będzie dobry kot. Gdzie mnie ty chomikiem wyprzedzasz? Chomik, pamiętacie może reklamy? Były u was z tego samochodu Kia Soul i tamte chomiki takie grube, takie jak ja, tyk, 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 reklamowały? No właśnie. Ja na ten samochód i widzicie to? Jest odbicie, lekkie może. Lekka bryska od wiaterku. Ale kurde, pięknie to wygląda. Kotlet niby jest, ale widok ładny. Zgadzacie się ze mną? Zawsze jak się przejeżdża, to każdym razem inaczej się ustawia pogoda, znaczy słońce, światło i za każdym razem praktycznie inaczej to widać. No wiadomo, powtarza się, dlatego nazywa się to odgrzewany kotlet u ciotki kura Jaćki na imieninach, nie? Tutaj jest reseria, ale nie można ciężarówką wjeżdżać. Z tamtej strony tak, oczywiście. Czekajcie, bo tu będzie teraz ten moment taki na most. O jeden most za daleko. Był taki film, nie? Czekaj. Spokojnie. Niebo w ogniu. Rzeka płynie. Kurde, jeszcze tylko brakuje niedźwiedzia. I tańczącego pingwina, bo pani na K to już nie wspomnę. Ale ślicznie, co? Ty, ale żeś se kurna sportowe felgi do Mercedesika założył. Widzicie to światło odbite, to słońce takie wstające jeszcze. To nie widać słońca, to tylko widać lunę na niebie od słońca. Ale jak się pięknie już w wodzie odbija. W takich momentach ryba, jak jesteście wędkarzami, ryba zaczyna żer. Czyli grube zwierzaki wychodzą na łowy, nie? A wy już tam jesteście i czekacie z tą przynętą. Ach, i jak to ten pan jeden śpiewał w piosence, ja to kiedyś, kurde, mówiłem na rybach, że jak on miał, zapomniałem, ale zanucę. Czekasz na tę jedną chwilę, serce jak szalone bije. Wielka ryba nie wybiera. No właśnie, no. Tu mnie kurde się podoba ten przejazd. I ciach, taki jeszcze jeden kotlet, nie? Czyli piękny wjazd do Chattanoogi. Skały po prawej, flatbed, znaczy step deck. Wiozący jakieś coś tam i rzeka po lewej, pomarszczona od wiaterku. Już nie wjadę, żeby wyprzedzać tych kurcze zamulaczy tutaj, bo zaraz będę zjeżdżał na Traxa, bo na pewno jesteście ciekawi, bo oglądać autostradę to nie ma nic ciekawego, jak wygląda na przykład wjazd, nie? Na stację. Na Petro Station, tak? Jak to Anglicy mówią, Petro Station. Dobra, jedziemy sobie taką autostradą, gdzie dwa pasy możemy jechać. Przede mną zamula Dejkiem, nazywany Bab Tail, nie wiem czemu, ogon kurde baba. Bab Tail. Tutaj zjazd jest 328, będzie 19 stacja po lewej stronie, dosyć duży trakstab jest. Tutaj wam powiem, że nawet i w nocy idzie znaleźć dobre miejsce, żeby zaparkować. Wiem, że nie chodzi mi, bo cena paliwa też jest... A, tu też zjeżdżasz, kurczę, wiedziałem. Dobra, i wjeżdżamy na stację, nie? Ciężarówki tędy, cyk. Mówię, tutaj miejsc zawsze było pełno. Ludzie zawsze przy krawężniku się przy... O, kobitka sobie...
ten dyk, dobra. Dobra, ten dyk. Na prostaka nawet można stanąć, wiecie, ale ja to zrobię inaczej, zrobię tak bardziej sprytnie, bo zajadę dookoła i spróbuję dziobem stanąć w tą stronę. Widzicie, ile miejsc jest? Stanę sobie dziobem w tą stronę, jak mi się uda wykręcić oczywiście. Dzban jedzie, nie patrzy. Tu się spróbuję wcisnąć, o. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbujemy. Się nie uda. Muszę się wycofać. Okej. No i przedobrzyłem, nie? No trudno. Dobra, powinienem tam przejść, ok. Tutaj do przodu przejść. Ja pierniczę teraz, żebym ja się wykręcił przez tego tutaj. Ale se polepszyłeś, Rafał, zamiast normalnie wjechać jak biały człowiek, to teraz będziesz kombinował. Kurde, teraz tamten mi wystaje i mam problem. Oh my god, ten po lewej tutaj, co jest? Dobra, tu przeszłem, dobra. Patrzcie, zamiast zrobić tak jak, o, teraz to zrobię. Patrz, wezmę tutaj sobie wjadę, nie? Koło Big Birda Grahama na prostaka, nie? O. Dobra, odbijamy ostro w lewo. Ten. Zamiast stanąć na pompie, tak jak normalnie ludzie stają na pompie i tyle, a nie się... Muszę sobie wyłączyć zegarek. Tracę czas niepotrzebnie, kurde, a kręcę się jak kupa w kiblu. No czasami braknie paru cali, no i nie wejdziesz. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. A parę cali każda chwali, nie? Później prosto strzały dam na te, na pompy, zatankuję i już. O. Bo ten tym białym Volvo, jak tak stanął na nielegalu, on powinien do przodu podciągnąć, widzicie? On tam zostawił wyjazd tak w miarę. To ludzie nie dbają o to.
zarezerwować prysznic. Ja chyba ze 20 pryszniców. No i co, przedobrzyłem z tamtą miejscówką. No nie wejdziesz, czasami dziobem nie wejdziesz, trzeba się orientować, ale najważniejsze, żeby krzywdy nie zrobić, nie? Delikatnie się wycofujesz i już. Ja mogłem bezpośrednio prosto tu wjechać, nie? Czasami polepszy człowiek. Duża stacja też jest normalnie. O. Tu gdzieś na końcu. 40317. Dzień dobry. Zostałem Jolkę. Siach. Jak zwykle, nie? One standardowo takie same. Ja biorę ciśnienie, że dupę ulgę. Kurde. Head and shoulders i ja na stopce. Od razu lepiej, od razu. No i dobra, porządek zostawiony. Można trochę nawet pyszczysko przyszczypłem, widzicie? Bo wyglądałem już jak jakiś dziad. Zmykam. Tu się człowiek obmyje z nieczystości i od razu się lepiej czuje, nie? Trzeba podjechać i zatankować. Póki się lokalni nie zjadą i zatkają mi pomp. Ja tylko... dwa zbiorniki i... AdBlue po waszemu, czyli defa doleje i tyle. Pana tego, patrz. Rodziną jeździ, przecież to jest nielegalne. Chyba z piątka dzieci i... nie mam pytań. On mówi, że on mnie nie widział. No zobacz, ja wziąłem za... aplikacji, zapłaciłem, idę tankować, a on stanął z całą rodziną na przerwę i tyle. No i o tym mówię. Gościu przyciął mnie do mnie, what are you gonna do, ale co z tym zrobisz, co będę się z nim napieprzał, kura, na widoku jego rodziny. 5 czy 6 dzieciaków. Stanął na pompie, w pieprzu mi się przyciął, gdzie jest pełno parkingu, widzieliście sami. Stanąłby na parkingu, to nie na pompę przyjechał postać. Bo będzie dzieciom bliżej, wiecie? Świat toczy się ku dołowi, ale to jest tak nielegalne. Gdzie jest DOT? Przecież nie wolno w tyle ludzi jeździć, a zwłaszcza dzieci tyle mieć w ciężarówce. Ale sami widzieliście na kamerze, ile się wysypało tych orzeszków, nie? Ale to tylko czarni tak mogą robić. Im wolno wszystko teraz. Dobra, trzeba się stąd teraz wydostać. No i jechać na dostawę. Słoneczko już ładnie świeci, trzeba okular zarzucić na oko. Spójrzcie, ile parkingów jest.
jest mnóstwo parkingów dostępnych, gdzie można stanąć i pójść z rodziną. Ale ja nie mogę tego zrozumieć, żeby w tyle ludzi... A miałem szybę umyć, widzicie, i przez bambusa nie umyłem szyby, bo on się uniosłem. No to teraz pojechałem z tym słowem na B, co? No trudno. Ja do niego mówię, uważaj na język, jaki używasz przy dzieciach. On tam ma to, wiecie, gdzie tam to, czyli że jest na B. Dobra, trzeba stąd zmykać. Wykąpany, zatankowany, można ładować. Wiecie co, ja tu stanę jeszcze tak szybko. Przesunę sobie koła całkiem pod siebie. Jestem już w Georgii, wagi nie będzie. Lepiej mieć koła schowane pod siebie całkiem. Dobra, wciągłem sobie koła pod siebie całkiem, żeby nie jeździć w razie co po krawężnikach gdzieś. Okej. Teraz trzeba stąd jakoś po ludzku wyjechać, nie? Dawaj sledziki, dawaj, dwa sledziki. Jest. Dobra, rura. Nic, został mi jeszcze kawałek, tylko najgorsze przejechane przez tą Atlantę. Przejechać to jest naprawdę ciężko. Znaczy ciężko, no jest strasznie duży ruch, rozumiecie? No bo ta droga, tak jak teraz obym jechał, to dojadę do 75 na Florydę prosto, także tutaj każdy goni na południe tą drogą, nie? Tu będę zjeżdżał na fajną ulicę, która się nazywa Peach Tree, czyli która brzoskwiniowe drzewo. No i prawie na miejscu jestem, godzina 11, ja mam na 12:30. Ciekawe, czy mnie przyjmą. Ty no, tu żeby się nie pokiełbasić, to chyba tutaj w branie. Turn right at the traffic light. Tutaj. Ruch tych ciężarówek, ja nie wiem, w tej Atlancie tych ładunków mają, co, skąd to tak jest, że... Wszystko na Atlantyk grzeje. Ale jakie dziurska. Ja pitole. In 1.25 miles, turn left. I fajne ciężarówek. Ja pierdziu. Zobacz co tu się dzieje. I to wychodzi, że to gdzieś tu w tym lesie. Czekaj, bo tutaj zakaz coś ciężarówek jest. Dobra, o co tu chodzi? Nie tu. No trucks, no trespassing, no trucks. Czekaj, no trucks dalej, to tutaj były, nie. Kurwa, nie wiem. Turn left, then take the first right. Ten znak tak dziwnie był postawiony. Tutaj? Chyba tak. Ty, no to tutaj. Ale nie oznaczone w ogóle, ja pierdziu. Turn right. Dobrze, że nie przyjechałem tutaj ani trochę wcześniej, bo i tak jestem za wcześnie. Ale nic, dostałem drzwi numer 7. Bo on do mnie mówi, że godzinę tylko, nie? Ja mówię, o, jest 11, pyta się mnie, na którą masz? Ja mówię, na 12. Dałem mu dokumenty, myślicie, że oni nie wiedzą? Od razu widział, mówi, 12:30. Ja mówię, o, no to pół godziny. Dobra. Widzę, dużo Walmartów jest.
przejadę tędy. Tutaj wywinę kura rogala. Mam przesunąć oczywiście koła do tyłu, tak jak większość nie przesuwa. Widzicie to? Mam to w nosie. Mam otworzyć drzwi. Nie, drzwi zamknięte. Tu się z zamkniętymi drzwiami cofa, okej. Tak? No tak. Dobra. No tak, oni od środka otworzą sobie drzwi. Masz długiego, pamiętacie? To go musisz dobrze rozciągnąć, żeby wszedł tam, gdzie ma wejść. No i dobra, z długim cofamy. Bardziej na prawą stronę cofam niż na lewą na razie, dobra. Okej. Trzeba idealnie się w liniach ustawić, żeby... Są żółte te odznaczniki na... kołnierzach, ok, taka sama szpara z tej, taka szarca. Pójdę sprawdzić. Wszystko jest ok. Dobra, jak jestem na rozładunku, zagrzałem sobie taki fajny makaronik z warzywami, z kurczakiem po włosku, ale żadnych włosów nie widzę. Powiem wam, że taki trochę jest pikantny. Ale dobrze zjeść coś ciepłego, nie? Teraz sobie wpierdzielę takiego makarona i jadę na załadunek do South Carolina. Niektórzy ci, co rozładowują czy załadowują, to jak jakieś rzeźniki, kurde, ten to ładnie ładuje tutaj w tą naczepę. Później się dziwić, że wypadają spodem, nie? A ja w takim miejscu stoję, to jest blisko Atlanty. Wyobraźcie sobie, zero internatów. XXI wiek. Latają na Marsa Chińczycy. Elon Musk, kurde, cuduje, co się da, a internetów nie ma. Bida z nędzą. Wydziabali towar, ale kurczę, muszę stać, bo jest Old Dominion. Blokuje mnie tu. O, tutaj są... Tu będzie problem wyjechać stąd, bo te światła są strasznie długie. Znaczy w tamtą stronę, a tu widocznie są za krótkie. Dlatego wstało wtedy tyle ciężarówek, pamiętacie? I trzeba swoje odpękać. Trzecia sekwencja tych świateł, może mi się teraz uda przejechać. Skubany stary Chevrolet stoi przede mną pick-up. Ale ten tutaj, co wjeżdża, to też ładny ogryzek, chyba się pogubił coś. No jedź. Śmierci spalinami za tym pick-upem jak diabli. Udało się. Kurde, ale tu wykluczona ta droga. Dobra, tutaj w prawo. Z powrotem do Atlanty, nie?
strzałkę chyba. Trzeba ich przepuścić, bo no, tamten, zanim tamten wystartuje, to ja polecę jak torpeda. Tu macie po lewej, kurde, porywacza samochodów. Podjeżdża tą łychę, opuszcza, wysuwa do tyłu i tylko takie dwa kura skoble zachodzą za koło, cyk, podnosi do góry i jedziesz. A tam jeszcze ma kółka w razie, jakby cię musiał przestawić w miejscu. Bardzo szybko zabierają samochód. Normalnie to są sekundy, pach i już jedzie twoje auto odholowane. No teraz się trzeba przebić na 85 na wschód. Całe szczęście, że jest jeszcze w miarę wczesna godzina. Tutaj to jest, wiecie, bardzo, bardzo się wszyscy wpychają. Continue on I-85. Trzeba bardzo tak intensywnie jechać, prawy, lewy. Już się pyknęli? A jak? Już kura pyknęła, jedna w drugą. I nigdzie nie pojedziesz, bo doma ciągną. Dom ciągną po całej drodze i tyle. Środek dnia, godzina pierwsza, druga, 34, czasu lokalnego. Oni ciągną dom. No i co zrobisz? I co zrobisz? No nic nie zrobisz. Patrz, dom na kołach, nie? Blokują całą drogę i tyle. U was też jak gonią gabaryty, nie? To kura czujkowy z przodu jedzie całkiem i nadaje. Czy pobocze szerokie, czy wąskie? Ten o. Czujkowy, nie? No to dobra, tak razem jedziemy, dobra? Wy i ja. Ja i wy. Do tej Karoliny Południowej. O, trzeba będzie zwolnić. Tutaj, ty, ja tą 85 nie jechałem. Nigdy jeszcze tutaj w tą stronę. Tu piękne jeziora są. No może jechałem. Widzicie, ja nie mam pamięci. Ja tyle tych dróg jest, że... Ty, no poczekaj. Jechałem tu czy nie, bo woda, no to woda. Ale nie, no chyba nie pamiętam. Weźmy to teraz zaszczyt, nie pamiętam. Tu jest napis po prawej, welcome to, witamy w południowej Karolinie. No i tyle. Dobra, czas jechać na prawy. Także witam was w Karolinie Południowej. Powiedzcie mi, są popularne w Polsce takie pontoon boaty, te pontonowe łódki takie? Jak tą, co teraz wyprzedziłem? Czy są popularne? Bo to jest zarypista sprawa. Normalnie bierzecie tego kulery z piciem, czyli u lodóweczki takie, dach rozkładacie nad tym, on jest płaski, a podłoga już się tak nie buja jak zwykła łódka. Zapuszczasz muzę i impreza na wodzie. I tu wychodzi, że waga będzie otwarta. No ale to wiadomo, bo z Georgii wyjeżdża tyle ładunków, tyle kurcze ciężarówek, to no, oni se tu w południowej Karolince sprawdzają, kto jest przeważony. I tam przed chwilą stał na poboczu jeden i przed nim wcześniej też. O, i zamknęła się. Widzieliście to? Teraz jest klucz. I teraz ci, co stoją na poboczu, oni obserwują to i pojadą. Oni tylko czekają na to, żeby się zamknęła. Bo może jest za dużo samochodów, albo o tej godzinie. Nie, to za wcześnie, żeby zamykali. Ale waga jest zamknięta, już nie muszę zjeżdżać. Ale jaja, na własne oczy widzieliście. O, wait station close, a przed chwilą była na zielono open. Taki fuksik, nie? Trochę. Bo wystarczyło jeszcze 15 czy 20 sekund i może bym musiał zjechać. No tak, waga zamknięta. Stoją patrolowe samochody, jak coś tu ścigają.
Bad Boysów. A szedłem do domu, już torba na jedzenie na ramieniu, już odbił kartę i... Trzecia za trzy, kurwa, za wcześnie, do trzeciej pracuję, no to za wcześnie. Po lewej, ten po lewej se polepszył. Na 100%. Patrz na to, patrz. Ci da? Zaraz będziecie świadkami, jak się chyba zaświecą światełka. Tak jest. Już podał, kurczę, przez radio. Robił pościg, bo musi dostać pozwolenie też, kura, wiecie, że, ale mu się wrąbał tam jakiś samochodzik. Czekajcie, on da radę. On tego czarnego se upolował już. Już go nie odpuści. Patrz, zjechał. I patrz teraz, patrz. Typa, zaraz się za... Kurna, co mnie tutaj się wpychają, dziady? Już? Myślałem, że on za tym czarnym... Nie, poczekaj. Kurna, myślałem, że pogonił za czarnym, a to... Dał se siana widocznie. Ale jaja. Bo ten w tym czarnym samochodziku to już miał pełne galoty. Goni za jakimś czarnym. Czekaj, no zobaczymy jeszcze chwilę. Okej. Okay. Nie. Cienki bolek. Orły, poczekajcie, muszę sobie tu, kurde, otworzyć ten czas. Dla mnie to jest męczarnia ta droga, te drogi tutaj. To jest... Hamulec, gaz! Na lewy, na prawy! Uważaj, hamuj, przyspiesz! I tak się człowiek tłucze ten dyk. Zostanie mi na zegarze godzina czasu. Jedna godzina czasu, nie? I teraz tak, gdzie sobie tą godzinę wsadzić? Jak myślicie? W buty? Czy tam z tyłu? No bo gdzie ja pojadę z tą godziną teraz? Jest, będzie godzina czwarta zaraz, tutaj, lokalnego czasu, zanim je załadują. Będzie piąta, szósta, nie wiem, koło szóstej. Ja za godzinę gdzie ja wyjadę? Będzie siódma, po siódmej na truckstopach, nie? Przez godzinę wielki penis ujadę. Ja mówię wam, ja się przyzwyczaiłem, ja zaczynałem, ja byłem długodystansowiec. Dla mnie to jest, wiecie, może niektórym to będzie ciężko zrozumieć, ok? Ale tak to jest, ja jestem gość, co kura potrafi dać ładną dzidę. A tutaj się nie da się. Się nie da się i się nie śmiejemy. Nie śmiejemy. Gdzieś tu już jestem blisko. Ale ma do koszenia tu trawy konkretnie. Metro Trailer tam to wraca na pewno. Ty no patrz, kura, będzie stop, nie? Będzie stop i dla wszystkich. Tak czy nie? Pisze all way. All way, czyli teraz tak, tamten pojedzie, biały, i teraz ja pojadę. Tutaj można zaparkować po lewej trasie, co? Nie. Uwaga, uwaga, przejazd kolejowy. Typa, jedziemy, nie? I znowu przejazd kolejowy. Uwaga. Dobra, jeszcze jedziemy dalej. I znowu przejazd kolejowy. Chyba już nieczynny, nie? Dobra. Zaraz każą skręcać gdzieś w prawo.
1,3 mili, czyli do lasu. Ciągną nas do lasu. O, widzę tą drogę tam. Dobra. In 1/4 mile, turn right on Bowings Park Boulevard. Jakieś części do skrzyni biegów. Prawdopodobnie będę brał. Typa, skręcamy tu. Okej. Turn right on Bowings Park Boulevard. Kurde, dobra, radio wyłączyć. Ty, ale zakręt dupowaty. Ale weszłem. In 1/2 mile, arrive at 452 Bowings Park Boulevard, on the right. Dobrze, że koła mam przesunięte pod siebie. Przyjeżdżasz i... O, panie Rafale, witamy. Czekaliśmy na pana już. Proszę do drzwi, do dach number 18. Czego się pan napije? Kawa, herbata? Bo whisky to mówią, że chyba panu nie można teraz tego. Ja mówię, dawać, biorę. Dobra. Kurde. Tu by Antonowem się wyrobił. Ty pan, no kurde. Czekaj, nie to, to miało być. Okej. Ty, no to 18 to będzie na końcu świata. No dobra. Zaraz. O matko. Dobra, muszę sobie drzwi otworzyć. Nie ma się tu gdzie wyciągnąć za bardzo, bo... Znaczy tam do przodu wrzucił, tutaj to jest miejsce odbrane. Do przodu, drzwi otworzyć. Dobra, idę drzwi otwierać. Drzwi było otwarte.
tak sobie patrzyłem teraz, co tu wyczajnikować, czy tutaj się pryknąć, spać przed ich bramą, bo tu jakieś takie w miarę bezpieczne to miejsce jest. Albo 10 mil stąd, w tym miasteczku, niecałe 10, jest Walmart duży. Chyba pod Walmart podjadę. Zobaczę, jeszcze podejmę decyzję, jak stąd wyjadę. Bo mam 1 godzinę i 2 minuty. Jak ja stąd wyjadę gdziekolwiek, na autostradę czy coś, to tutaj nie ma tak za bardzo parkingu, wiecie. Później jak się zacznie jeszcze ta North Carolina, to już jest całkiem dupa zbita. Także ja tu wyczajnikuję coś, zobaczę. Albo tutaj wyciągnę wtyczkę, albo na Walmarcie. Szkoda, że wam nie mogę pokazać takiego ładunku. W szoku jestem. Automatyczne skrzynie do Audi, różnej wielkości, różne, nowiutkie, papiery po niemiecku, waga w kilogramach, wow, nie spodziewałem się takiego ładunku, ciekawy, nawet nie popatrzyłem, bo aż do samego tyłu są w takich specjalnych metalowych skrzyniach. Ciekawe, ile taka transmisja, czyli skrzynia automatyczna, kosztuje do Audi. Szok. Miałem decyzję, wiecie, bo tu jest w miarę bezpiecznie, wszędzie są kamery dookoła. Tam z tyłu, w razie jakby była awaria kotła, to tam z tyłu jest toj-toj, można zawsze wyskoczyć. Ten gostek też zostaje tutaj. Także pobocze jest całkiem ok. Jedzenie mam, co mi więcej trzeba. Jedzenie mam, picie mam. Zabazuję tutaj na poboczu i w nocy nad ranem dam strzałę stąd. Ale wiecie, co to oznacza tutaj? To oznacza, że będzie taka cisza w nocy, taki spokój, że hej. Suchy ładunek. Drivenik. No mówię, mam 1 godzinę, to co ja z tą godziną mogę zrobić? W buty se wsadzić. Ale stąd jutro, on jest z Michigan ten kierowca, a stąd jutro przypałuję bez najmniejszego problemu, przypałuję do Chicago jednym strzałem, także narka.